postanowiliśmy sprawdzić knajpę Lewego, która znajduje się za mną. Czyli to jest takie miejsce, które łączy w sobie nie tylko restaurację, ale i sportbar, gdzie możemy napić się piwka i obejrzeć mecz. Co więcej, łączy w sobie też trybunę piłkarską, o czym powiem już w środku. Tymczasem zabieramy się do konsumpcji. Moi drodzy, zamówienie złożone. Wzięliśmy sobie po piwku, no bo jakby nie pójść do sportbaru u Lewego i nie wypić oczywiście piwka, które jest nieodłącznym elementem każdego meczu chyba piłkarskiego na świecie. No i całkiem przyjemny krawcik, taki sour. Tak, na przystaweczkę wzięliśmy sobie Nine Statar w cenie 49 zł, ale to już co tam jest, to opowiem jak do nas przyjdzie. Potem przyjedzie do nas, no mam nadzieję, że pokaźna porcja żeberek, bo ona kosztowała aż 98 zł. Są to żeberka wołowe i ja już tu patrzę, rasy Hereford i one są w sosie chipotle sticky barbecue. Następnie przyjdzie do nas Asian Salmon. Jest to właśnie taki łosoś w nori, to takie sushi na ciepło, troszkę pan powiedział. Więcej nie będziemy zdradzać. Jak przyjdzie, to będzie. I na koniec burgerek, czyli coś, co tutaj jest najczęściej właśnie obok tych żeberek, najpopularniejsze. I my wybraliśmy z polecenia Montana Burger, też właśnie z wołowiny rasy Hereford. Tak więc jestem bardzo ciekaw, jak na razie tutaj obsługa cała sprawia wrażenie mega profesjonalnej, więc moje oczekiwania też są duże. W każdym bądź razie, jak na razie, ja tutaj zaczynam od dziesiątki i zobaczymy, czy będzie szło szybko w dół. Ta 49 to normalna cena. Na restaurację w Wawie, no to jest normalna. Zobaczymy, ile tam jest, nie, jaka jest gramatura tego. Ile dodatku? Zaraz zobaczę, bo tu powinno być. Nie wiem, o co chodzi, bo dziwne, nie wiem do końca, o co chodzi, bo spójrz. Na tych menu mamy tak, Nine Statar i jest 130 gramów łamane na 70, na 90, na 70. I tak jest w różnych miejscach. Pewnie mięsa, a 70 dodatków. No ale całość 130, nie, czy całość, nie wiem, no, 130 czegoś, 90 czegoś, 70 czegoś. Czyli no, łącznie by wychodziło, że jest 290. Ale zobaczymy. Moi drodzy, mamy naszą przystaweczkę, czyli ten słynny tatar, który jest tutaj polecany. Kosztowało to 49 zł. Mówiłeś, że mało, ale też mi się wydaje, że ta porcja jest troszkę mniejsza niż zwykle. No, ale wtedy masz precla. Tak, mamy precla. Precel, a sam precel 20 zł. Czy tam 19 było? On jest cieplutki jeszcze. Ugryzę. Dobry chwilę, ugryz sobie. Zajebiście ten precel. Mamy tutaj dodatki. Jest prawdziwek, jest szalotka, ogórek. Mamy musztardę francuską. A to co to jest? Czy to jest tutaj... To jest chrupiący ziemniak, taki chips, tak, z ziemniaka i on jest taki zrobiony, jak masz czasami takie jabłko już, takie kawałki jabłka na zasuszone, kojarzysz? To tak, on jest tak twardy tutaj już, w sensie tak chrupiący, ale on nie jest właśnie taki, że stary czy coś, on był niedawno robiony, tylko właśnie on jest zrobiony na taką formę i zjem tak. Dosłownie smakuje jakbyś jadł chipsy, tylko takie grubsze, naturalnie, samemu zrobione. Okej. Generalnie, jakbyś jadł chipsy solone, tylko z jakąś małą ilością soli. Tak smakuje. Dobra, jadę z tatarem. To pyszna jest ta polędwica tutaj. Taka delikatna. To mięso jest naprawdę tak delikatne. Dodatki, taki standard. Brakuje mi, ja bym chciał tutaj jeszcze zobaczyć kapara. Bo ja lubię te wielkie kapary takie, które są do tatara. Moim zdaniem najlepszy dodatek, ale tutaj jak najbardziej, patrz, troszkę jest tych dodatków, nie jest ich jakoś dużo. No ale co, jeżeli chodzi o tatara, nie potrzebujesz tego nie wiadomo ile, bo to ma być dodatek, a ma nie przytłoczyć. Ale naprawdę mięso bardzo dobre. Przepyszny tatar, ale tutaj on ma taką przewagę jeszcze, że ma tego precla ciepłego, który jest chrupiący i jest dosłownie przepyszny. Najmniej mi smakują tak naprawdę te ziemniaki. Te widzę. Zobaczyłem, że one są jakieś chrupiące ziemniaki odmiany Innovator, czyli jakaś specjalne. Ja się nie znam na ziemniakach. Wiem, że tylko są rodzaje A, B i C.
Niezależnie od tego, od ilo- i co zależy, czy masz właśnie, czy chcesz na frytki, czy na sałatkę jakieś takie twarde, bo to każdy ma inną ilość skrobi, nie? Ale w sklepie zwykle dostajesz B, takie uniwersalne. Naprawdę mi smakuje to, ale tak delikatnego tatara, żeby był, tu czuję tylko smak mięsa i żółtka. Naprawdę bardzo mi się to podoba i lekka tam ta szczypta pieprzu, bardzo dobry tatar, fajna przystaweczka, no. Tak więc przystawka jak najbardziej spełniła nasze oczekiwania, bo jest po prostu bardzo dobre mięso tutaj użyte, fajne dodatki. Znaczy nie jest ich dużo, są takie generalnie podstawowe, ale są one. Ja tylko bym chciał kapary tutaj. No i ten precel naprawdę jest przepyszny. Naprawdę idealnie pasuje do tego, a tak jak widzę to generalnie do przystawek, to do większości przystawek jest tam właśnie dodawany precel. A można właśnie też precla w takiej formie oddzielnej, jako sam precel. Jest też precel z jalapeno. Tak więc te precle można jeść w dowolnej konfiguracji. Ale tutaj do tatara naprawdę się sprawdził. Jak wróbel, misówka ci się podoba? Nie no, kurczę, no ma swój klimacik, taki industrialny. Ja lubię właśnie takie. Fajnie tutaj jest cegła wykorzystana. Zdrapana tam ten beton właśnie z cegły. Nie no, ogólnie bardzo fajne, takie modernistyczne, takie nowoczesne wykorzystanie właśnie takich starych budynków. To jest coś, co mi się naprawdę bardzo podoba. Ogólnie zawsze chciałem mieć w pokoju taką ścianę z cegieł, nie? Coś takiego. Ale mam u siebie ścianę betonową. Dziękuję bardzo. Bardzo dobry. Bardzo dobry. I ten presel fajnie do tego pasuje. I presel to cudowny. Tak, no właśnie też no, może nawiązywać do też czasów gry Roberta w Bawarii. No właśnie, nie wiem, czy to powiedziałem, czy nie, no ale dlaczego w ogóle kształt jest tych presli taki, jaki jest? Bo Robert Lewandowski ma numer 9 na koszulce. Przechodzimy do dania głównego i są nim żeberka wołowe i one kosztowały 98 zł, więc całkiem sporo, no ale to jest żebro wołowe i jak widać to wygląda jakby to z mamuta wyciągnięte i one są właśnie w acipotle barbecue. Do tego mamy tutaj ziemniaczki takie opiekane, jest tutaj jakoś taki dressing, rucola z dressingiem i to jest ciekawe to. Ja zapytałem, co to jest, bo mnie od razu zadziwiło, bo mówię, co to ziemniak w kształcie piłki, no nie wygląda na ziemniaka. To jest masełko wasabi w ogóle. To dla mnie coś, kurczę, naprawdę, ale w fajnej formie podane, co? I zrobione. To już widzę, że się topi od środka. No faktycznie, czuć wasabi. A tutaj jeszcze mamy jakiś chyba sosik. Jakiś taki sos majonezowy. Taki lekko pikantny. Fajne to. Jeszcze szczypiorek mamy u góry, ale zobaczymy jak to mięso smakuje. Ej, a patrz jak to się odchodzi od kości. Ja pierdziele. Ej, to będzie dobre. W ogóle nie czuję jakbym mięso gryzł. To się samo rozpływa. Ale ta marynata tutaj jest dowalona. Człowieku, czuję po prostu tą glazurę, tą chipotle, nie? Co normalnie na języku, wiesz, takie barbecue. Naprawdę bardzo dobre. Ej, to jest trzecia żeberka w tym tygodniu. Jarałem się strasznie na tamte dwa, ale te są najlepsze chyba, no. Nie no, na pewno są najlepsze. Ej, ale powiem ci tak, tak jak w tych żeberkach, które jadłem, to ta glazura, która była, to ona generalnie była na górze. A tutaj to przeszło całe tym, wiesz? Normalnie do mięsa przeszła. Ten smak właśnie. Ej, spójrz, patrz jak tutaj się włókna rozchodzą. Nie no, to jest obłęd jakiś. Jak ktoś lubi żeberka, no to jest konieczna tutaj pozycja, jeżeli będziecie. To jest po prostu poezja. Sprawdzimy tutaj tą ziemniaczkę z tym wasabi. Młode ziemniaczki w skórce, to wasabi, tak lekko te masełko z wasabi właśnie podkręca smak, no ale dla mnie tutaj królem po prostu jest to mięso. Chyba ma być królem, ale czas spróbuj może z tym, chociaż nie wiem, czy to sens jest. Spróbuję sobie, wezmę sobie to właśnie takie majonezowe. Smak. Tak, tutaj już poprawić nie da się tego smaku, jedynie można jedynie można zepsuć. Lepsze bez. Naprawdę to jestem pełen podziwu. Dla kucharza brawa. Ale
bardzo dobre mięso. I zobaczcie, ono jest tutaj takie czerwone, nie? W środku. To widać. Ja już po widoku wiem, jak to będzie smakować. Te włókna same, patrz, one same się porozchodziły tutaj. Już ja tego nie rozrywałem każdego jednego. On się samo rozchodzi. Petarda, to jest petarda. 10 na 10. Żeberko 10 na 10. Jestem przekonany, że lepszego nie zjemy. A jak się pomylę, no to posypię głowę popiołem, ale 10 na 10 bezapelacyjnie. Nie trzeba kroić, to można sobie widelcem po prostu muskać. Mokre w środku. Soczyste to się ma. Soczyste w środku. Jedynie czego mi by brakowało, to jakaś nutka ostrości w czymś takim podana. Masz. To jest ostre? Tak, okej. Proszę panowie, w porządku? Przepyszne po prostu. Powiem tak, to jest trzecie żeberka od weekendu i najlepsze. Zdecydowanie. A tamte dwa żeberka, co jadłem, to tak po prostu mi smakowały, ale te są najlepsze. Tak, ten świetle barbecue. On właśnie mówię, to przeszło aż mięso. Właśnie mięso przechodzi, a... Okej. Okay. A później jeszcze przed samym podaniem też jeszcze... Glazura taka. Bo zwykle to właśnie jest sama glazura i tylko na górze jest, a tutaj to w środku normalnie przychodzi. Przepyszne. Dziękuję. To teraz pytanie, czy 98 zł to dużo, czy normalnie? Ja bym dał i bym bez skrupułu, bym nie żałował. Warto spróbować chociaż raz, nie? Także ode mnie również polecajkę. Powiem wam, że żeberka to po prostu jakiś obłęd, ale tak właśnie mówię, 98 zł no to jest dużo jak tak patrzysz, ale nie szkoda mi w ogóle tego hajsu. Raz na jakiś czas 98 zł no za takie, no to jest po prostu przepyszne. Więc no to ja to w ogóle w innej kategorii patrzę, nie napełnienia się coś takiego, tylko no zjedzenia naprawdę smacznie. I to jest właśnie takie coś przepyszne jest, no. No i czekam na więcej. Ogólnie tutaj cały lokal mieści się na czterech piętrach. I właśnie parter, czyli zero i pierwsze piętro, to jest właśnie restauracja. I mamy jeszcze jedno piętro zarezerwowane dla tego sportbaru i jedno piętro dla fanzone, czyli to jest tam taka strefa kibica, gdzie masz normalnie trybuny, nie? Takie krzesełka jak na stadionie, wiesz, i sobie taka loża, nie? I oglądasz pewnie tam mecz, no tak podejrzewam. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Okej, okay, i tak to wygląda. Myślałem, że będzie taki płat ryby, nie? I wiesz, i się zdziwiłem, bo było 73 zł, no i no, patrząc na miejsce, gdzie jesteśmy. I mówię, ryba, jeżeli będzie łosoś tutaj jeszcze taki jakiś azjatycki, za 73, taki cały płat, dzwonek czy coś, to stwierdziłem, że niedrogo, ale okej. Okay, to jest takiej trochę bardziej minimalistycznej formie, więc już wszystko się rozwiązało. Tutaj wygląda po prostu to jak jakieś takie forma, nie wiem, sajgonki. I tak, tutaj mamy w środku łososia i on jest otoczony właśnie nori, czyli to jest ten glon, którym się otacza, generalnie zawija się sushi. I on jest właśnie w panko z sezamem. Tutaj jest jakiś sos imbirowy. To jest sos imbirowy, mamy marchewkę taką pewnie ona na masełku robiona i czerwony ryż do tego. A tutaj co to jest? Takie pire buraczane, ale dobre to jest. Sprawdzamy. Nie, on nie jest surowy. Ale bardzo fajnie tutaj ten łosoś, smak jego jest podkreślony. Naprawdę bardzo się wybija ten smak łososia. Mamy tutaj właśnie panko. Ja generalnie bardzo lubię panko. Z sezamem. Fajnie to smakuje, ale tutaj mi się wydaje, że chodzi o tą całą otoczkę do tego, więc my musimy tego sobie spróbować z dodatkami. Bo wiesz, tak na razie, tutaj tylko ten sezam z panko jest, nie? Taki inori właśnie azjatyckie. No ten posmak nori daje takiego troszkę, żebym powiedział, takiego sznytu troszeczkę sushi, nie? Ale sobie weźmiemy tutaj imbiru. I sobie tego buraka może. Z ryżem. Próbuję taką większą porcję. Od razu inaczej, nie? Inne smaki się tutaj wchodzą. Bardzo fajny jest ten sos imbirowy.
mi smakuje i do tego bardzo pasuje. Spoko, ale no, do tych żeberek to nie ma podjazdu. Jest spoko, po prostu jest dobre. I bym wolał osobiście chyba... Ja bym dopłacił. Ja bym dopłacił 25 zł i wziął sobie żeberka następnym razem. To jest piklowana marchew. Jak ja na to spojrzałem, na tą marchew, byłem przekonany, mówię, a zrobiona pewnie na masełku, na ciepło. A tu zaskoczenie się pojawiło w momencie, kiedy ugryzłem. To jest zimne, to jest piklowana marchew. I naprawdę jest taka mocno kwaśna. To jest mocno kwaśna i słodka ta marchew. Naprawdę bardzo fajna. Teraz spróbuję ją właśnie z łososiem, bo do tego będzie idealnie pasować moim zdaniem. Okej, okay, czyli tutaj mamy co innego. Tu mamy takie... tam, o ile jechaliśmy, właśnie produkt, ta wołowinka, to żebro, to był po prostu produkt to top klasa, gdzie po prostu smak tego, tej wołowiny, poziom właśnie przygotowania i ta świetna marynata właśnie, ten chipotle barbecue, no wszystko robiła. Tak tutaj mamy troszkę takich odkrywanie smaków, bo każdy kęs to jest inny smak, zależy co sobie nałożysz, a każdy element niesie tu naprawdę dużo smaku. Czy ten burak, czy właśnie tutaj ta marchew, o dziwo. Jakbyś samej marchewki spróbował, to byś już powiedział, że to jest, że masz do czynienia z kuchnią azjatycką. Ale powiem tak, dla mnie łososia mogło być po prostu więcej, bo dwa takie kawałki to nie jest dużo. Wiesz co chodzi. To jest porcja taka, moim zdaniem, ja bym się nie najadł. Taki facet rosły, tym się nie naje, no. Musi coś do tego jeszcze dobrać. Smaczne jest? Jest. Ale ja zostaję przy żebrze. Łosoś dosolony. Już też jest w jakimś takim sosiku lekko pikantnym, słodkim pikantnym. Miałeś rację, od razu wiadomo, że to Azja. Że to azjatyckie smaki. No. W życiu bym nie powiedział, że to tak smakuje. Fajne, nie? Buraki? W porównaniu do tych wszystkich innych rzeczy to najnormalniejsze są. Fajna pozycja, co bym wybrał? Jestem trochę cebularzem, nie wiem, czy bym dopłacił 25 zł. Dania się mega bronią. Bardzo dobra pozycja. Chyba nie wiem, czy ja bym na to nie przyszedł. Proszę bardzo. Dziękujemy bardzo. A ja mam pytanko do pana. Który by pan sernik polecił nam? Bo bierzemy to, co pan poleci. Klasyczny i pistacjowy to są nasze takie dwa flagowe. Klasyczny, czyli... Signature i pistacja. Klasyczny? Klasyczny. To poprosimy. Dobra, słuchajcie, mamy burgera. I co jest fajnego, tutaj zauważyłem, wszystko jest podpisane na takiej, na wykałasce, zrobiona jest taka flaga i mamy napisane, co tutaj mamy. Czyli mamy tak, to jest Montana Burger, 100% polski Hereford, ale Hereford pochodzi w ogóle, to jest rasa świń, rasa krów, pochodząca z Wielkiej Brytanii, nie? Z hrabstwa Hereford. Więc, no ale pewnie w Polsce po prostu hodowane. Bułka preclowa. A, to jest właśnie taki precel, dlatego zastanawiałem się, czemu ona tak wygląda. Taka trochę pierna też będzie. Tak. Sos barbecue, bekon, ser mimolet, panierowane krążki cebulowe, słodkie pikle, koperkowe, sałata, cebula oraz pomidor, więc no, nie wiemy. Do tego mamy tutaj taką sałatkę z czerwonej kapusty i frytki. Frytki spróbowałem. Nic wyróżniającego się, po prostu takie zwykłe fryty, dosyć podobne paleci, jak z paczki, tak generalnie, dla mnie zwykłe fryty, totalnie najzwyklejsza. Przekroiłem go na pół, dostaliśmy narzędzie zbrodni. Dobra, mamy naszego burgerka, widać, spójrzcie, on jest wypełniony bardzo dobrze w środku, ale od razu muszę powiedzieć, on kosztował 59 zł. To tak jak wczoraj, generalnie, wczoraj nagrywaliśmy pewnego burgera, którego filmik będzie za, no nie wiem, tydzień może, za dwa, coś takiego, w najbliższych dwóch tygodniach powinien być, się ukazać. To powiem tak, tamten był o wiele, wiele większy i połowa cena. Cena połowa. Cienka bułka, spójrzcie, przynajmniej u dołu, u góry no to wiadomo. Kotlet jest dosyć gruby. Dobra, no wchodzę w niego. Drogi, ale smaczny. Soczyste mięso i duży plus, krążki cebulowe, w których czuć cebulę. W końcu. Ja generalnie, ja mam problem z krążkami cebulowymi.
często jak są jakąś przystawką, to ja lubię sobie wziąć, ale zawsze w tych knajpach to po prostu nie ma żadnego smaku. To jest sama paniera i nic. A tutaj czuć cebulę, więc to jest spoko, ale mało sosu. Mam oddzielnie sos, ale tutaj, w środku. Dla mnie fajnie było, jakby było więcej sosu po prostu dodane do środka, bo mimo, że soczysta jest wołowina, to troszkę mi brakuje tutaj właśnie... troszkę mi tutaj brakuje. Grilla czuć, ja sobie dodam faktycznie ten sos. Zobaczymy, ale grilla bardzo dobrze czuć. Ojejku. I to bardzo duży plus. I to naprawdę tak porządnie czuć. Ale mi zmienił smak po prostu ten, teraz ten sos, ten musztardowy. Powiem tak, dla mnie smaczny jest burger. Nie tak smaczny jak ten, który będzie za kilka dni, ale jest generalnie smaczny, dobry. Tutaj nie mogę się jakoś tam przyczepić za bardzo. Miałem troszeczkę tego więcej sosu dał w środku. Natomiast, a i plus za te krążki cebulowe, natomiast jest on mały. Generalnie jak do burgerowni idziesz, to te burgerki są troszkę większe. On nie jest jakiś duży. No tak. Ale nie, to jest dobre. Spoko burger, ale jest drogi i bez rewelacji. Nie wiem, tak ciężko mi powiedzieć czego, ale czegoś mi brakuje. Burger broni się jakością mięsa, ale prócz tego to jest porównywalny do wielu burgerów, jakie jadłem. Okej, okay, krążki cebulowe rzeczywiście fajne, czuć cebulka. Jest, dali taką, takie większe kawałki tej cebuli. Ale ten smak już znam. To nie jest coś wow. To jest dobry, poprawny burger. Tak. Tylko drogi. I z mrożonymi frytkami. Dobra. Coś, co ja lubię bardzo. Mamy klasyczny sernik. Tutaj właśnie z Philadelphia serkiem. Jest biała czekolada. Z tego, co się orientuję, mamy, widzimy, granata, mięta. Tutaj taka kruszonka zielona, przypominająca troszkę mech. Tutaj mamy czekoladę. Ja nie jestem zwolennikiem po prostu jakichś tam słodkich rzeczy za bardzo, ale sernik, kurde, ja sernika nie odmówię, no. Sernika nie odmówię. To jest po prostu uwielbiam. Ale kremowy od tego serka Philadelphia. Tutaj tego serka Philadelphia bardzo dużo musiało pójść. Naprawdę pycha. Ej, no, to jest... Znaczy... Spód? Moim zdaniem tutaj niczym się nie wyróżnia. Jest ok. Co najważniejsze, nie przeszkadza. To jest takie bardziej jak ciasto, nie? Ja wolę kruchy spód, z ciasteczek na przykład, jak się robi. Natomiast tutaj, no, ta warstwa sernikowa gra pierwsze skrzypce i faktycznie ona jest przepyszna. No, rewelacja. Ale tutaj, no, po prostu kremowość tego, to jest obłędna. Moi drodzy, powiem wam tak, naprawdę jestem nieco zdziwiony, bo no nie spodziewałem się, że tu jest aż tak dobre żarcie i tak naprawdę tutaj począwszy od tego tatara, który był naprawdę bardzo dobry, chociaż mógł być troszkę większy, ja lubię mięcho zjeść, po to żebro wołowe, które dla mnie absolutnie najsmaczniejsze było dzisiaj. Bardzo fajny łosoś, burger jak burger, tutaj po prostu Nic szczególnego w nim nie znalazłem, poza plus był ten krążki cebulowe. No i zakończyliśmy pysznym sernikiem. Powiem wam tak, naprawdę miejsce, gdzie możemy zjeść smacznie, ale jest... Ceny są takie premium, jedzenie też jest premium i naprawdę wszystko się tutaj zgadza. Tak więc na jedzenie to do domu, ciao. A, no właśnie. I Polska ma dzisiaj wygrać, mam nadzieję. Także dajemy łapkę w górę, żeby Polska wygrała. O Jezu, to jest najgorszy skam. Jak nie dasz lajka, to tam kotek jakiś smutny jest, coś tam ten. Kojarzysz takie te? Masakra. W każdym razie dawajcie suby i lajki. Jeżeli wam się podoba ten content, jak wam się nie podoba, to po co macie dawać? Tak więc na jedzenie, to do domu, ciao. Jak dasz lajka, to Milik zagra. Jak nie dasz lajka. Jak nie dasz lajka, to mini. Nie, jak nie dasz lajka, to gra mini. Dobra.